Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. W skali kraju, w podstawówkach, frekwencja na lekcjach religii wygląda bardzo różnie. Ta najwyższa sięga czasem 99%, ale na drugim biegunie pojawia się zaledwie 70%. W liceach jest już znacznie mniejsza, od 90% do średnio 35%, wynika z tegorocznych danych Episkopatu. Wskazują one jednoznacznie, że im starsze są dzieci i młodzież, tym zainteresowanie katechezą jest mniejsze. W Suwałkach, z danych podanych przez ratusz, właściwie nie wynika jak jest. Ale wiadomo, że na tego rodzaju lekcje ogółem uczęszcza 75% uczniów. Największą grupę stanowią dzieci i młodzież wyznania rzymskokatolickiego. Tych na zajęcia przychodzi, według najnowszych danych, nieco ponad 7,5 tysiąca. Prócz rzymskich katolików, lekcje religii organizowane są również dla wiernych czterech innych wyznań: Kościoła Zielonoświątkowego, Prawosławnego, Staroobrzędowców i Ewangelików. Tych ostatnich jest na lekcjach najmniej, przychodzi zaledwie trójka uczniów, ale i pozostałe cieszą się niewiele większym powodzeniem. W każdym przypadku to zaledwie 7-8 osób. Jak podkreśla Kamil Sznel z miejscowego ratusza, w szkołach nikt dzieciaków o wyznanie nie pyta. Dyrektorzy mają jedynie wiedzę o tym, ile osób uczestniczy lub nie uczestniczy w lekcjach organizowanych na podstawie konkordatu, czyli międzynarodowej umowy zawartej przez państwo polskie z Watykanem. W szkołach podstawowych lekcje religii rzymskokatolickiej organizowane są na życzenie rodziców, mówi Kamil Sznel. Po osiągnięciu pełnoletności potencjalni uczestnicy, czyli młodzież, samodzielnie podejmują decyzję o udziale w szkolnych katechezach. Najmłodsi, których rodzice nie wyrazili życzenia, by uczestniczyli w zajęciach z religii, na czas tej lekcji trafiają do świetlicy lub szkolnej biblioteki. Tak dzieje się w sytuacji, gdy nie uda się ułożyć planu w taki sposób, by religia była pierwsza lub ostatnia w danym dniu. Kamil Sznel, pytany o ewentualne sygnały dotyczące niewłaściwego traktowania uczniów nieuczęszczających na zajęcia z religii, twierdzi, że do ratusza takie informacje nie docierają.